Siemanko. W dzisiejszym nagraniu zrobimy sobie mały teścik powłoki ceramicznej. W tym celu wykorzystamy sobie taki produkt firmy VHT. Jest to baza z dodatkiem ceramiki i to po wypaleniu, po nałożeniu i wygrzaniu, wypaleniu po prostu daje nam powłokę ceramiczną odporną do temperatur powyżej 1000 stopni Celsjusza. Tutaj mamy kolorek czarny. Ogólnie takie stosuje tylko na jakieś części zewnętrzne, czyli powiedzmy właśnie kolektorki wydechowe, jakieś muszle od turbosprężarek i tak dalej. I tutaj w dzisiejszym nagraniu koloru czarnego nie będziemy stosować, jako że chodzi nam głównie o elementy wewnątrz silnika, czyli na przykład dęko tłoka, czyli sama ta górna powierzchnia tłoka, która jest narażona na bardzo wysokie temperatury. Ja w tym celu zawsze używałem sobie koloru białego do tego, jako że no robiłem wcześniej testy odporności na temperaturę i ten biały jakoś no najlepiej zawsze wypadał. Może dlatego, że nie wiem, że kolor biały, tak po wypaleniu on jest taki powiedzmy lekko brązowawy, może w jakiś sposób też nie wiem odbija tą temperaturkę czy coś, przez co ten element mniej trochę chłonie tą temperaturę, ale przy tym zostańmy, użyjmy po prostu białego do tych testów, ale jest to dokładnie ten sam produkt, teoretycznie ten sam, w praktyce może być inaczej, nie testowałem nigdy na komponentach wewnętrznych koloru czarnego, także na ten temat się nie wypowiem, ale możemy zrobić sobie teścik z kolorem białym i tutaj warto podkreślić, że jest to powłoka termiczna, czyli po prostu jest to produkt, który ma zabezpieczać głównie przed temperaturą. Nie jest to żadna powłoka, która ma zabezpieczać przed chemią, przed ścieraniem czy coś takiego. Jest to po prostu powłoka, która ma zabezpieczać przed temperaturką. Tutaj według producenta ten produkt ma być odporny na oleje oraz paliwa. Czyli z mojego punktu widzenia no oleje, czyli olej silnikowy, jakiś olej przekładniowy może być tak samo. A jeśli chodzi o paliwa, no to tutaj dajmy na to mamy 95 E10, czyli zwykłą benzynkę z dodatkiem 10% etanolu, czyli to co mamy normalnie na stacji benzynowej, oraz mamy jakiś czysty alkohol. No i w sumie z paliw, no to w silnikach benzynowych za bardzo się nic więcej nie stosuje, czyli według producenta na te dwie rzeczy produkt powinien być odporny oraz na jakieś oleje. Ogólnie przetestujemy sobie tak samo, jak na przykład wygląda odporność na inne produkty, które mogą na przykład się znaleźć w układzie paliwowym, czyli na przykład taki produkt do czyszczenia systemu na przykład właśnie paliwowego, czyli wtryskiwaczy i tak dalej. Na jakiejś to jest bazie, no to tutaj macie wszystko wypisane, ale nie będziemy w to wnikać. Ogólnie te produkty są bardzo łatwo wszędzie dostępne, także to przetestujemy, jak się zachowa w stosunku do tego. Przetestujemy tak samo, jak się zachowa w stosunku do bardzo popularnego WD-40, które po prostu też jest często stosowany przez mechaników. Użyjemy tak samo coś mocniejszego typu 100% aceton, jako że no, to też może się spotkać, jako że też jest często używany do odtłuszczania części, oraz bardzo popularny brake cleaner. Jeśli chodzi o te brake cleanery, one są na różnych bazach. Ten, no nie wiem na jakiej jest, ale tutaj widzicie dokładnie jakiego będę testował. W każdym razie niektóre są bardziej żrące, niektóre są bardziej delikatne, ale ogólnie jeśli chodzi na przykład o czyszczenie dęka tłoka, na przykład już po takim powiedzmy przygotowaniu tego podzespołu i jeśli chcemy go po prostu przemyć czy coś, to ja zawsze zalecam używać albo na przykład czystego alkoholu, albo właśnie na przykład benzynki, czyli po prostu produktów, na które ta nasza ceramika po prostu jest odporna. Jeśli chodzi o odporność, no to sprawdzimy sobie w tym teście, jak się zachował właśnie na przykład na ścieranie, jako że no ten produkt jest dość kruchy i to wam pokażę. Tak samo jak wygląda zarysowanie tego produktu, na przykład jak się też zachowa oraz jak zachowa się w stosunku do temperaturki. Tutaj mamy kamerę termowizyjną oraz taki zwykły tam termometr na podczerwień, tak żeby mniej więcej zobaczyć co się dzieje. Tutaj mam 8 takich płytek aluminiowych, wszystkie praktycznie tego samego rozmiaru, żeby po prostu tak samo to chłonęło nam temperaturkę. Na każdą z tych testowych płytek nałożymy sobie powłokę, zostawimy tylko jedną bez, żeby później mieć porównanie
płytki z powłoką oraz bez, no a resztę przeznaczymy na test różnych właśnie chemikaliów. Także co, ja Wam pokażę już jak nałożyć taką powłokę, jako że jest to bardzo ważne. I co, przechodzimy do testu. No dobra, no więc pokażę Wam na jednej z płytek testowych, jak ją przygotować. Powiedzmy, że jest to nasze dęko tłoka. Ogólnie jeśli tłoki były używane, no to wiadomo, że w tych porach aluminium może zalegać jakiś olej, nagar i tak dalej. Także najlepiej, żeby zostało wypiaskowane oraz wymoczone później na przykład w acetonie przez kilka godzin, żeby to wszystko po prostu się usunęło. Jeśli tłoki są nowe, czyli na przykład jak tutaj mamy świeże aluminium, to po prostu tylko matowimy powierzchnię, żeby ten preparat po prostu miał się czego chycić. Jeśli już wymatowimy ten preparat, tą płytkę, przed nałożeniem tego preparatu należy to odtłuścić acetonem, po prostu przetrzeć i można przejść do nakładania powierzchni. I teraz tak, jeśli chodzi o ten preparat, trzeba go bardzo dokładnie wymieszać, minimum przez minutkę powiedzmy pomieszać, żeby to wszystko tam fajnie razem się połączyło. I później tak, nakładamy jedną cieniutką powłokę, czekamy 10 minut, nakładamy drugą cieniutką powłokę, czekamy 10 minut i później nakładamy ostatnią, troszeczkę powiedzmy już grubszą, taką już ostateczną powłokę i zostawiamy do całkowitego wyschnięcia, czyli na minimum powiedzmy jedną godzinkę. I warto podkreślić, że musimy to robić w miejscu, gdzie wilgotność powietrza nie przekracza 60%, jako że to też wpływa później na jakość preparatu. No i temperaturka, żeby była pomiędzy tam powiedzmy 16 a 35 stopni Celsjusza, czyli po prostu jakaś tam temperatura pokojowa. Także co, ja biorę się za nakładanie powłoki na każdą jedną płytkę, oprócz tej jednej po prostu, która zostanie pusta. I przechodzimy do wygrzewania i wypalania tych płytek. No więc tak, tutaj mamy rozpiskę, jak to wypalić poza pojazdem, bo można też to robić na pojeździe, no ale tłoków na pojeździe nie wypalimy. Musimy je zrobić w piecu osobno, żeby to po prostu wszystko działało tak, jak ma być. Czyli po prostu według ich instrukcji ta farbka musi być całkowicie wyschnięta, zanim zaczniemy to w ogóle proces kuracji robić. I później tak, gdy już wszystko jest wyschnięte, dajemy 120 stopni Celsjusza na 30 minut, później wyciągamy na 30 minut, żeby ostygło, później dajemy 200 stopni na 30 minut, wyciągamy na 30 minut, żeby ostygło i ostatni to jest 340 stopni na 30 minut i później jak ostygnie, jest niby produkt gotowy. I teraz tak, jeśli chodzi o konkretnie mój przypadek, no to mój piecyk ma maksymalną temperaturkę niby 250 stopni i po prostu no, na tym kończę swój proces. Także trzeba być po prostu mieć to gdzieś po prostu w głowie, że no, ten proces nie jest do końca skończony tak, jak powiedzmy zaleca producent. Także ta powłoka może jeszcze nie być w 100% odporna na chemię, ale już powiedzmy po przejściu tych kilku temperaturek już dość dużą odporność ma. No wiadomo, później jak już te tłoki są zamontowane i zaczniemy jeździć, no to temperatury powyżej 300 stopni tam są, także później to już jest wygrzane wszystko perfekcyjnie i nie ma się co obawiać, ale tak jak mówię, świeżo po wyciągnięciu z pieca i ostygnięciu po tych 250 stopniach, ten produkt może jeszcze nie być w 100% powiedzmy taki, jak został zaprojektowany przez producenta do użytku. Także po prostu no, trzeba o tym pamiętać. Zresztą później sobie wezmę i zmierzę, jaką rzeczywiście temperaturkę jest w stanie osiągnąć mój piekarniczek, także to Wam też pokażę. Zresztą ten cały proces ogólnie, przygotowanie i wypiekanie i tak dalej, ja Wam później tam w opisie wszystko napiszę, żebyście mieli wszystko czarno na białym. Dobra, już prawie jest 30 minut wygrzewania na najwyższej temperaturce. Tutaj według piecyka jest 250 stopni, ale mam termometr na podczerwień, także tym zmierzymy, on jest chyba do 400 stopni i mam też kamerę termowizyjną, ale do ilu ona mierzy, to nie wiem, bo nigdy nie testowałem takich wysokich temperatur.
No na pewno mierzy do 100, no bo pod maską na przykład jak coś w samochodzie mierzę, to bez problemu fajnie wszystko widać, a tutaj to nie mam pojęcia, także co, ja czekam jeszcze ze 2 minutki i zaraz to otwieram i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda. Dobra, na szybciutko mierzymy, jaka tam temperaturka jest. Dobra, 240, a kamera termo... no dobra. Kamera termowizyjna widzi maksymalnie do 154,5 stopnia. Także no tutaj tego akurat nią nie zmierzymy. Później do czegoś może się jeszcze przyda, ale będziemy się sugerować termometrem na podczerwień. Tutaj już nam ładnie stygnie, jako że już otwarte. Dobra, ja to wyciągam, niech to ostygnie całkowicie do temperatury pokojowej i bierzemy się w końcu za nasze testy. Dobra, tutaj mamy nasze płytki testowe z nałożoną i wypaloną ceramikę. Należy pamiętać, że ceramika została wypalona do 250 stopni, a nie tak jak to mówi producent do 300, chyba tam 40, także ta odporność może być troszkę ograniczona, ale myślę, że powinna być w porządku. Dobra, na pierwszy rzut idzie 95, jako że no na to powinno być odporne. Także co? Tutaj sobie troszeczkę polejemy. I dobra, ja to tak zostawię na chwilę. Włączę sobie stoper na 5 minut i zaraz do Was wracam. Dobra, minęło około 5 minut, tam jeszcze 15 sekund, ale to już tam nieważne. I co? Zobaczmy, jak się to nam teraz zachowa. Tutaj jeszcze to jest normalnie mokre. Ale nic się tutaj nie dzieje. Normalnie to sobie fajnie siedzi. Dobra, weźmy może coś mocniejszego, typu jakiś śrubokręcik. To ogólnie na odporne na zarysowanie nie jest, czyli normalnie się rysuje. Jest takie dość teraz miękkie. To może przy okazji, jako że jedna płytka była też do tego przeznaczona, zobaczmy, jak się zachowuje na zarysowania normalnie wyschnięta powłoka. No dobra, czyli taka sucha, całkiem wyschnięta powłoka jest bardziej odporna na zarysowanie niż pędzące, czyli tak. Widać, myślę, że różnice. Tutaj normalnie ryski zostają. Tutaj tak, no też zostają ryski, ale nie zdziera się to do metalu. Czyli powiedzmy taka nasiąknięta w benzynce powłoka, gdy jest jeszcze mokra, robi się troszeczkę bardziej miękka. Czyli jaki z tego morał? Nie wolno tego po namoczeniu, nie wiem, drapać, szorować i tak dalej. Zresztą no, to nie jest produkt do tego przeznaczony, bo jest to powłoka termiczna, a nie powłoka, która ma zabezpieczać przed ścieraniem. No tak, tutaj jak jest całkiem suche, trzeba o wiele mocniej to nacisnąć. Jeszcze gdzieś tu. Tutaj mam jeszcze papier ścierny. Zrobimy papierek ścierny. Tak, normalnie się przyciera lekko. Zostaje coś takiego jakby pyłek z płytki takiej. Wiecie, o co chodzi, takiej budowlana płytka, jak układacie na podłogach, coś takiego. No dobra, czyli co, na benzynkę jest odporne, ale traci jakby tą swoją taką twardość. Ja to później jeszcze wysuszę, zresztą odłożę na bok, to wyschnie i zobaczę jeszcze raz, czy normalnie powraca później taka sama wytrzymałość na zarysowania, jak na powłoce, która nie była traktowana żadną chemią. Dobra, także powiedzmy benzynkę mamy przetestowaną, jak to się zachowa. To co, teraz chyba czas na czysty alkohol. Zobaczymy, jak to się zachowa w stosunku do czystego alkoholu. Także bierzemy sobie nową płytkę testową.
polejemy to. Dobra. Tutaj też ustawię na 5 minut, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że alkohol szybciej chyba paruje niż taka benzynka zwykła. Także ewentualnie później jeszcze polejemy alkoholem. Dobra, zaraz do Was wracam. Dobra, minęło 5 minut. Alkohol nadal jest. Nie odparował, także co? Sprawdzamy tak samo jak i wcześniej. Ściera się nic nie ściera. To jest bardziej odporne na zarysowanie, nie rozpuszcza tak bardzo, czyli benzynka na to wychodzi, że jest bardziej można powiedzieć szurąca, jak to tam nazwać. Ale tutaj już to, tak, to już wyschło. Zobaczmy, jak to się zachowuje teraz po wyschnięciu. W sumie po wyschnięciu odzyskuje, tutaj jeszcze widać, jest lekko mokre, ale odzyskuje sprawność, czyli po prostu po przemyciu części benzynką delikatnie przetrzeć i zostawić, żeby to całkowicie wyschło. Nie rysować, nie przecierać, nie skrobać, bo no zejdzie, czyli robota na marne. Także delikatnie z tym. A tutaj jeśli chodzi o alkohol, to dość to tak nic nie tknęło, czyli jeśli jeździcie na jakimś etanolku albo coś na jakiś E70, E80, paliwkach i tak dalej, to nawet gdy to namoknie, to nic się nie dzieje. Tylko delikatne ryski zostają. Spoko. Dobra, czyli jeśli chodzi o benzynkę, dajcie o alkohol, czysty alkohol, jest nietykalny praktycznie. Dobra, to co? Teraz następne w kolejce będzie może coś mocniejszego. Typu na przykład aceton. Czyli jeśli chcecie na przykład sobie przemyć część później acetonkiem, to zobaczmy, co się z tym stanie. Tylko że aceton już jest o wiele mocniejszy, także tutaj no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. Zostawiamy na 5 minut. Czysty acetonek. I zaraz do Was wracam. Dobra, następne 5 minut minęło. Aceton praktycznie wysechł. Tutaj nic prawie nie zostało. Teraz zobaczmy. Nie, zrobił się trochę bardziej miękki. Coś podobnego jak po zwykłym. Jak po 95, czyli da się to normalnie ściągnąć, ale ogólnie myślę, że jak to wyschnie, to normalnie będzie wszystko w porządku, czyli takie przetarcie, o nie, przetarcie też nie można, normalnie widać granulki, ceramiki, czyli acetonek, no nie za bardzo, także przy przecieraniu części acetonem trzeba być ostrożnym. Tutaj jeszcze ta płytka po 95 wyschła. Tak, 95 jak wyschnie, to jest normalnie już. Tak samo jak było wcześniej. Nie ma przetarć już do gołego aluminium. Dobra, teraz tak, żeby przyspieszyć troszkę proces testów, to dam sobie kilka płytek naraz, mianowicie ta już była testowana na czymś, co to było? A, to był alkohol. To tak, ją sobie położę, bo ona jest nawet nietknięta. Tutaj położę sobie drugą jeszcze. I trzecią. I zrobimy tak. Troszkę Redexa, czyli tego dodatku do paliwka. I Redexa damy tutaj na to, co już było na alkoholu testowane. Niech to sobie troszkę tam nasiąknie. Tutaj damy troszeczkę wódeka. I tutaj damy brake cleanerka. No i tego brake
cleanera trochę mało, ale myślę, że coś tu powinno nam normalnie ścieknąć. Dobra. Mamy i break cleanerka. No dobra, i w sumie z takich chemikali, co tutaj mam pod ręką, czy tam na garażu, to w sumie tyle, nie ma co testować. Także co, zostawiamy to na 5 minut i zobaczymy, co to będzie. Dobra, no to sprawdzamy tak samo jak pozostałe. WD-40, czyli WD-40 w sumie neutralny. Tutaj mamy dodatek jakiś do paliwka. No, dodatek do paliwka troszkę to rozpuścił. Czyli to musi być na jakiejś takiej bazie bardzo podobnej do benzynki. Tutaj mamy brake cleanerka, ale nam to już wyschło. To co? Czekaj, moment, zobacz, czy tutaj jeszcze coś mi poleci z tego. Spróbuję to po prostu przetrzeć brake cleanerem. No i nie za wiele. Ale coś może, dobra, poleciało. I jak to się nam tutaj zachowa? Nie, no w miarę. W miarę spoko. Tylko to chyba też trzeba uważać, na jakiej bazie jest ten brake cleaner tutaj. Gdzie to jest? Tutaj jest, co to zawiera dla zainteresowanych. Ale ogólnie myślę, że tak na szybkiego można to przepłukać. Jeśli nie jest na jakimś nitro albo na czymś bardzo żrącym, to powinno być ok. No ale jak widać, no, jeśli chodzi o samo czyszczenie, to najlepiej albo WD-40, albo po prostu czysty alkohol. I mamy pewność, że nic się temu w sumie nie stanie. Dobra, także tutaj mamy to przetestowane. To co? Przechodzimy do testu odporności na temperaturkę. Co do temperaturki, to każdą jedną z wcześniej testowanych płytek tak samo potraktuję ostro temperaturką. I tutaj mam takie dwie płytki, jeszcze nic się nie testowane. Jedna jest w ogóle bez żadnej powłoki, a druga jest z powłoką. Są zmatowione, żeby mniej więcej był odczyt, ale chyba tutaj tylnią część psiknę takim jakimś podkładem do spawania czy coś, bo jak wiadomo, no te termometry na podczerwień od takich powierzchni jakichś błyszczących potrafią odbić po prostu. Także tutaj to psiknę jakimś podkładem byle jakim po jednej stronie i tą płytkę tak samo, gdzie mamy gołe aluminium po jednej stronie, z drugiej strony psiknę tak samo podkładem i przechodzimy do testu temperatury. Dobra, teraz kolejna próba. Mianowicie najpierw sobie zobaczymy w ogóle, czy jest jakaś znaczna różnica w grubości. Tutaj mamy powłokę ceramiczną. Tutaj popsikałem podkładem takim do spawania, bardzo cieniutko. I taka płytka ma około 3 mm według suwmiarki. Nie będziemy używać mikrometrów, bo to nie ma sensu. Tutaj mamy taką samą płytkę, tylko na jednej stronie jest podkład, na drugiej stronie jest po prostu gołe aluminium. I mamy też około 3 mm, może 2,99, jakieś minimalne ilości, także powłoka nie dodaje grubości, przynajmniej jakiejś zauważalnej grubości. I teraz tak, ten test zrobimy tak, że tutaj mam opalarkę, ustawię opalarkę na 650 stopni i tutaj w odległości około cala, czyli około 2,5 cm, ustawimy sobie płytkę, żeby po prostu to gorące powietrze bezpośrednio uderzało o tą płytkę. I od drugiej strony, tutaj gdzie mamy podkład,
będę Wam mierzył temperaturkę, jaka jest, i po prostu ustawimy stoper i zobaczymy, ile czasu zejdzie, żeby po prostu osiągnąć jakąś tam temperaturkę. Tutaj niby ten termometr jest w stanie mierzyć do temperatury 380 stopni. Zobaczymy, czy do takiej dojdziemy. I później sobie porównamy wynik, czy rzeczywiście powłoka ceramiczna opóźniła po prostu ten proces puchnięcia materiału, czyli po prostu tej gromadzenia temperatury w środku właśnie aluminium. Także co? Zaczynamy. Czekamy, aż się rozgrzeje nam opalarka. Także to na chwilę zostawię Wam. Niech się to rozgrzeje. Dobra, mamy temperaturę osiągniętą 650 stopni. Także ustawiam tutaj wszystko i zaczynamy test. Dobra, czyli najpierw wsadzimy płytkę bez powłoki, czyli ta powierzchnia w stronę opalarki, i na tej powierzchni mierzymy temperaturkę. W międzyczasie ustawię Wam tutaj stoper i zobaczymy, ile to wszystko będzie nam trwało. Także co? Zaczynamy. Mamy 100 stopni. Dobra, czyli może zrobimy test, ile zejdzie czasu do 150 stopni, jako że właśnie... Dobra, 150. Dobra, no to co? Tą płytkę muszę jakoś stąd usunąć. Teraz tutaj mam jakieś kleszcze. Później sobie zobaczę na nagraniu, ile rzeczywiście czasu to trwało, jako że no nie wyłączyłem od razu stopera. Ale... jak widać, płytka jest gorąca. Dobra, także co, robimy ten sam test z płytką, która ma po jednej stronie powłokę ceramiczną, po drugiej podkład, i zobaczymy, czy po prostu więcej czasu zejdzie, zanim nabierze temperaturę 150 stopni. Także co, kasujemy stoperek, wkładamy płytkę i zaczynamy. Sto stopni. Tutaj, żeby nie było, że oszukuję, to teraz mamy 118, 119. I 150. Także nie wiem, ile było wcześniej, ale chyba troszeczkę dłużej, czyli jest różnica, i to przy dość niskich temperaturach. Ja to później jeszcze zobaczę wszystko na nagraniu i policzymy dokładnie czas, ale ale na pewno jest
różnica. Tutaj jak widać na ceramice nie ma żadnego odbarwienia ani nic. Także jest ok. To możemy wyłączyć. Wiadomo, jak na przykład temperatura będzie wyższa, czyli na przykład tam powiedzmy 500 stopni, to ta różnica będzie na pewno większa w czasie. Chyba że w sumie można by było zrobić taki test. Tylko nie wiem, ile to będzie trwało, bo nie chciałbym tak samo, nie wiem, trzymać was przed monitorem przez, nie wiem, przez jakieś 5 minut czy coś, no bo około minuty schodzi nagrzanie do 150 stopni. No ale ja to sobie sprawdzę ewentualnie poza kamerką, a tutaj jeszcze jako taki jeszcze bonus, zobaczymy, jak ta ceramika sprawdzi się, gdy przekroczymy temperaturę 1000 stopni. Po prostu potraktujemy ją ogniem, który na pewno ma o wiele większe temperatury. Dobra, tutaj jeszcze mam teraz taki mały palniczek. Myślę, że temperaturka bez problemu powinna przekroczyć 1000 stopni. W razie czego, gdyby się coś miało stać, to zmierzymy sobie, ile to zeszło czasu nad tym, czyli po prostu włączymy ten stoper, tylko teraz wam zmniejszę troszkę oświetlenie, żeby lepiej było widać płomień. Także co, zaczynamy. Dobra, myślę, że chyba kończymy ten test, bo już minęło 10 minut. Termometr wyszedł już poza skalę dawno, dawno temu, także nawet nie mam jak sprawdzić, jaka tam była temperatura, czy nadal jest, no bo ten palnik cały czas jest uruchomiony. Dobra, to zgaśmy. Śladów za bardzo nic nie ma, jakieś tam delikatne tylko przebarwienie na lekko brązowawy kolor i w sumie tyle. Jak widzicie, tutaj jest taka delikatna, delikatne kółeczko się zrobiło. Cały czas tam jest gorące, obije od tego ciepło. Tak jak mówię, no nie wiem, jaka tam jest temperatura, no bo termometr już dawno wyszedł poza skalę. No ale jak widzicie, działa. Także co? Może zróbmy jakieś takie szybkie podsumowanie tego całego procesu. Mianowicie, jeśli chodzi o zabezpieczenie termiczne, no działa. Zresztą tam widzieliście, że dłużej czasu zeszło, żeby to nagrzać do 150 stopni z ceramiką niż bez ceramiki. Także jeśli chodzi o zabezpieczenie termiczne, na pewno bardzo fajna sprawa, tym bardziej, że no w tuningu, jeśli chodzi o jakieś wysilone jednostki, to tak naprawdę każda sekunda się liczy i każda sekunda, która wam po prostu wydłuży czas na reakcję, żeby zareagować, gdy powiedzmy coś jest nie tak, za wysokie jest EGT albo coś, jest to bardzo ważne, także według mnie no naprawdę warto. Jeśli chodzi o jakieś chemikalia, no to tutaj macie po benzynce, teraz jeszcze ogniem się bawiłem po tym, normalnie ma swoje właściwości. Tylko po umyciu zaraz, jeśli nasiąknie benzynką, a nie jest jeszcze w pełni wypalone, no to nie jest odporne na zadrapania. Także najlepsze do przemywania części albo WD-40, albo po prostu czysty alkohol, albo jakieś w ogóle nieżorące preparaty. No i w sumie chyba tyle, no, nakładać, testować i się cieszyć tym, że coś takiego jest dostępne na rynku, no bo ja dawniej jak zaczynałem, to takie rzeczy sobie sam miksowałem, brałem sobie bazę, dosypywałem sobie tam pigmentu ceramicznego, no i takie rzeczy się robiło. Teraz no to już się nie opłaca, no bo macie produkty gotowe na półce, które działają prawie tak samo, jeśli no nie tak samo. Także co? Myślę, że taki teścik był potrzebny. I co? Widzimy się wkrótce w następnym nagraniu, także do następnego, na razie, cześć. Tutaj jeszcze jako taki bonus, bo mi się przypomniało, że mam miernik do lakieru. Macie gołe aluminium, 0. I tutaj mamy płytki z ceramiką, 0.01. Także praktycznie ta powłoka jest
zerowa.